Sobota już będziemy z pierwszym dniem Triduum. Msze święto będą jak w każdym dniu, więc godzina 8, 10, 12 i 17. Tym, że uroczysta msza święta już odpustowa będzie o godzinie 17 i będzie ona sprawowana poprzez kapitułę arcydiecezjalną, kapitułę katedralną i tej mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz prałat Zdzisław Sochacki. Gdy chodzi o niedzielę, no wracamy do takiego samego programu jak zwykle. A więc msze święte w niedzielę są o godzinie 8, 10, 11, 15, 12, 30 i o godzinie 17. O godzinie 11, 15 jest msza święta. My ją nazywaliśmy msza święta dla dzieci, której na ogół przewodniczy i prowadzi tę mszę świętą ksiądz Łukasz Piłkowski. Natomiast w niedzielę nazwijmy tą mszę świętą dla rodzin z dziećmi. I tę mszę świętą poprowadzi ksiądz biskup Grzegorz Ryś. O godzinie 12.30 jest główna msza święta. Na tę mszę świętą przyjedzie z Rzymu, bo jest na synodzie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Ta msza święta jest transmitowana online na naszej stronie www.janpaweldrugi.pl. Gdy chodzi o poniedziałek, bo jest to liturgiczne święto Jana Pawła, a więc główne uroczystości, msze święte będą również sprawowane jak w każdym dniu, będę jeszcze raz przypomnę, 8, 10, 12 i 17. I o godzinie 10 mszę świętą poprowadzi ksiądz biskup Jan Szkodoń. I na tą mszę świętą zaproszone jest duchowieństwo zakonne. Zwykle w każdym miesiącu 22 procesja różańcowa z kościoła razem z relikwiami udamy się do kaplic, które są na placu. A w tych kaplicach tajemnice różańca. Zatrzymujemy się przy każdej z tajemnic. Tam jest krótkie rozważanie, modlitwa i odmawiamy różaniec. Wszyscy uczestnicy idą ze świecami na wzór procesji farmaceutów. Ja również zaszczytem pragnę zaprezentować tutaj w Polsce wystawę pod tytułem Kim jest człowiek z Saumu? Wystawa ta jest organizowana w współpracy z Centrum Jana Pawła II przez organizację Otonia, która jest międzynarodową organizacją, powstała we Francji, ale ma członków z całego świata. I chcemy zorganizować tą wystawę właśnie w Centrum Jana Pawła II, dlatego że jest ona w pewnym sensie bardzo bliska Janu Pawłowi II, ze względu na zawartość, jaką posiada, dlatego że poprzez wystawę chcemy przybliżyć zwiedzającym główne przesłanie całego nauczania papieża, a więc miłość Chrystusa do rodzaju ludzkiego. I cieszymy się, tak powiedziałem jeszcze raz, że to będzie w Centrum Jana Pawła II, dlatego że Jan Paweł II był nie na naszej wystawie niestety, ale był w Turynie na wystawie Saumu Turyńskiego, na przedstawieniu, na otwarciu Saumu Turyńskiego i wtedy powiedział kamienne słowa, które są również przytoczone na naszej wystawie. Także będzie możliwość ich przeczytania, pogłębienia. Dlatego serdecznie zapraszam na wszystkich tutaj zgromadzonych i poprzez tych, którzy dotrze to przesłanie do innych, na tę naszą wystawę tam do Centrum Jana Pawła II.